Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego szóstego modułu kursu: materiały budowlane i elementy wyposażenia terenów zieleni. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Pergole, trejarze, bramki i kraty stanowią przede wszystkim podporę dla pnączy. Pnącza spełniają w terenie zieleni wiele istotnych funkcji, indywidualizują miejsce zamieszkania, dzięki nim nawet młody ogród wydaje się bardziej dojrzały. Zmieniają się w czasie, urozmaicając przestrzeń ogrodu, zasłaniają miejsca, które chcemy ukryć. Wspomagają funkcje ekranów osłonowych, pomagając wpisać je w krajobraz. Wykazują właściwości fitoremediacyjne. Pochłaniają pyły i trujące wyziewy, produkują tlen. Są miejscem życia wielu gatunków ptaków i owadów. Poprawiają komfort mieszkań. Nagie fasady budynków w porze letniej nagrzewają się nawet o 30 stopni Celsjusza więcej niż te pokryte pnączami. Chronią ściany budynków przed zmoczeniem i destrukcyjnym wpływem kwaśnych deszczy. Najczęściej stosowane gatunki pnączy to winobluszcz pięciolistkowy, bluszcz pospolity, rdest auberta, milin amerykański, akebia pięciolistkowa, glicynia chińska, winorośl pachnąca, dławisz okrągłolistny. Pnącza są nie tylko polecane do małych ogródków przydomowych. Ich właściwości fitoremediacyjne oraz łatwość uprawy docenia również miasto. W kierunku centrum miasta rośnie powierzchnia zabudowana, przez co jeszcze bardziej zwiększa się powierzchnia ścian możliwych do zazielenienia. Wobec tego niewymagające pnącza stają się roślinami wręcz idealnymi do zazieleniania betonowych, pionowych ścian budynków. Zwłaszcza że na posadzenie drzew w centrum miast raczej nie ma miejsca. Ważną cechą pnączy jest to, że przyjmują one kształt podpory, więc niekoniecznie muszą być prowadzone po ścianach budynków. Mogą to być podpory, dzięki którym pnącza przyjmą formę drzewek. Ilość tlenu, jaką pnącza wyprodukują, oraz tony pyłów, jaką pochłoną, jest bezcenna. Podpory są też wskazane, jeśli samoczepne pnącze chcemy rozpiąć na gładkim lub mocno nagrzewającym się murze. Tak usytuowane pnącza spełniają wiele istotnych funkcji. Tworzą tzw. efekt kominowy, czyli silny ciąg powietrza osuszający i wychładzający mur. Zacieniają ściany budynku, przez co ograniczają bezpośrednie promieniowanie i nagrzewanie w słoneczne dni. Pochłaniają zanieczyszczenia. Ograniczają oddawanie ciepła przez budynek w chłodne dni. Chronią ściany budynku przed bezpośrednim zmoczeniem ich przez padający deszcz. Osuszają fundamenty budynku, wyciągając z nich wilgoć. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.